Najstarsze odkryte na Suwalszczyźnie groby pochodzą sprzed nawet 7000 lat. I co niezwykle interesujące, archeolodzy znaleźli w nich szczątki ludzkie, w których udało się wyselekcjonować DNA. Dzięki temu archeolodzy z Suwalskiego Muzeum uczestniczyli w badaniach naukowych realizowanych wspólnie z Uniwersytetem w Moguncji. Dysponujemy DNA ze środkowej epoki kamienia. Dzięki badaniom, które prowadziłem i nasze muzeum prowadziło wspólnie z Uniwersytetem w Moguncji, gdzie pani profesor Barbara Bramanti analizowała kod genetyczny grobów z Dręstwa pochodzących jeden sprzed 4000 przeszło lat temu, a drugi sprzed prawie 7000 lat temu. Jeżeli chodzi o te najbardziej odległe, są one niezwykle interesujące, ponieważ dotyczą w ogóle problemu zasiedlenia Europy. Ci ludzie należeli do tej pierwotnej rasy kromanioidalnej, która była pierwszą populacją człowieka współczesnego zasiedlającą Europę. I no, mamy źródła archeologiczne, mamy bardzo dużo stanowisk, natomiast o samym człowieku wiemy niewiele. I okazuje się, że dzięki genetyce możemy zdobyć niezwykle interesujące informacje. Na przykład to, że potwierdziło się, że jeszcze w uschyłku neolitu, czyli okresu, kiedy gdzie indziej panowało już powszechnie rolnictwo, na naszym terenie dalej żyli łowcy, rybacy i zbieracze. Ponieważ ludzie ci nie mieli możliwości trawienia laktozy, to znaczy, że nie stykali się z mlekiem, nie pili mleka i prawdopodobnie żyli wyłącznie z dóbr natury pozyskiwanych tymi pierwotnymi metodami. Najświeższe badania sprzed prawie kilku miesięcy wskazują, że przy typowo europejskim wyglądzie dwaj mężczyźni, których kod genetyczny zbadano, byli ciemnoskórzy. Zdaje się to świadczyć o tym, że pierwotna ludność europejska miała ciemniejszą od nas współczesnych karnację. To, jak zauważa Jerzy Siemiaszko, może wskazywać na nasze dziedzictwo po afrykańskich przodkach. Później klimat spowodował, że ta skóra coraz bardziej jaśniała i teraz wyglądamy tak, jak wyglądamy. Na naszych terenach najwięcej problemów z pozyskaniem odpowiedniej ilości DNA sprawia okres wczesnego średniowiecza. Wynika to z tego, że odnalezione miejsca pochówku zawierają szczątki wskazujące na obyczaj ciało palenia, a ze strawionych ogniem kości nie sposób pozyskać DNA. W związku z powyższym nie ma żadnych szans na razie na pozyskanie kodu genetycznego średniowiecznych jadźwingów. Straszliwie nad tym bolejemy. Może kiedyś jakimś przypadkiem uda się jednak zdobyć szczątki ludzkie z tego okresu. I niestety nie jest to problem wyłącznie suwalskich archeologów. Najnowsze badania genetyczne ludzkich szczątków sprzed 100, a nawet 1000 lat rzucają dość interesujące światło na pochodzenie samych Słowian. Jak się okazuje, różnią się od tej pierwotnej populacji, która żyła na ziemiach polskich w okresie rzymskim, w okresie wędrówek ludów. Natomiast są bardzo blisko spokrewnieni z mieszkańcami Białorusi, Ukrainy, Bułgarii, czyli z tak zwanymi Rusinami. Nie można ich jednak mylić z Rosjanami, ponieważ znowu rosyjskie badania genetyczne dowiodły, że zdecydowana większość kodu genetycznego Rosjan pochodzi z ras nieindoeuropejskich, czyli ugrofińskiej i turko-tatarskiej. Słowianie w kodzie genetycznym Rosjan mają zaledwie 6-8% udziału. Ciekawostką jest fakt, że wśród spokrewnionych z nami Rusinów, zamieszkujących tereny obecnej Ukrainy, cała miejscowa arystokracja wywodziła się ze Skandynawii, a dokładnie ze Szwecji. To byli wikińscy Waregowie i Słowianie z kolei pomorscy, pomorzanie. Także też jest to znowu bardzo ciekawe odkrycie. Sporą sensacją w naukowym świecie były wyniki badań Piastów. Hipotezę oparto o genetyczne badania szczątków książąt pomorskich i mazowieckich. Większość ich kodu genetycznego związana jest z zachodnią Europą. Jest podobna do populacji celtyckiej czy germańskiej, co znowu może wskazywać na skandynawskie pochodzenie naszych władców.
Ale tutaj trzeba zachować dużą ostrożność i czekać na wyniki dalszych badań z tej przyczyny, że te informacje jeszcze nie są w 100% potwierdzone. Badacze biorą pewną poprawkę na zawartość genotypu, wszak dzieci z nieprawego łoża zdarzały się również przed wiekami. Aktualnie Poznańskie Centrum Archeogenetyki prowadzi niezwykle interesujące badania nad kodem genetycznym Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. Dzisiaj sporo o swoich własnych przodkach możemy dowiedzieć się, badając swój kod genetyczny. Jest to możliwe, no tutaj sytuacja jest dużo prostsza, a jednocześnie o wiele bardziej prawdopodobna, ponieważ no, tutaj bez problemu można uzyskać pełny kod genetyczny. Porównując go z populacjami z różnych części świata, możemy ustalić bez problemu, kim byli nasi protoplaści.